Trwa walka o prezydencką nominację w Koalicji Obywatelskiej i w Prawie i Sprawiedliwości. Dużo się zajmujemy tymi dwoma ugrupowaniami, ponieważ są to dwa największe ugrupowania na polskiej scenie politycznej i naprawdę jest to martwiące, że w żadnym z nich nie ma jednego konkretnego kandydata, bo ja, tak jak mówiłem tutaj na kanale Analiza Polityczna, nie do końca wierzę w to, że już jest pewne, że Rafał Trzaskowski będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, bo tam wciąż trwa walka. Walczy mocno Radosław Sikorski i podobno wściekły jest na niego Donald Tusk. Dlaczego jest wściekły? O tym nowy materiał. Zapraszam. Witam, szanowni państwo, na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Jak zawsze proszę o trzy rzeczy. O subskrypcję, o łapki w górę i o komentarze dla zasięgów. To są trzy rzeczy, które was nic nie kosztują, a nas bardzo wspierają, pomagają nam się rozwijać. Dzięki wam docieramy do szerszej liczby ludzi i mamy nadzieję, że wbijemy 100 tysięcy subskrypcji do końca tego roku. Można nas wspierać finansowo. Dzięki waszemu wsparciu produkujemy więcej filmów na dwa nasze kanały. Analizę Polityczną i Analizę Polityczną Ekstra, gdzie znajdziecie krótkie komentarze do bieżących wydarzeń. To jedziemy do nominacji prezydenckiej Koalicji Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Pojawiła się w ubiegłą sobotę taka informacja nieoficjalna, przekazana przez RMF FM, że to Rafał Trzaskowski ma być pewniakiem do tego startu. Ja mówiłem, nie wierzmy w to. To nie są jeszcze sprawdzone informacje. To mogą być wycieki między innymi sztabu Rafała Trzaskowskiego, który chciałby doprowadzić do tego, żeby Trzaskowski był kandydatem Koalicji Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach, ale tak jak wskazałem, nie tak się to robi. Powinni jednak trzymać pewną, dawać nam dozę niepewności, skoro jeszcze tego nie ujawnili i dopiero na dużej konwencji zaprezentować nazwisko po to, żeby ono grało przez kilka następnych dni, poprzez wywiady, poprzez liczne wydarzenia, liczne komentarze, nagłówki. No jak można po prostu tak ważną wiadomość przed tak ważnymi wyborami wypuszczać przeciekiem do mediów? W mojej ocenie jest to wyciek kontrolowany, wyciek wypuszczony przez ludzi Trzaskowskiego, a gra o prezydencką nominację w Koalicji Obywatelskiej wciąż się toczy. Zresztą podobnie jest w Prawie i Sprawiedliwości, ale dziś o Koalicji Obywatelskiej. Mówiłem na kanale Analiza Polityczna o tym, że Radosław Sikorski bardzo chciałby wystartować, że on ma te prezydenckie ambicje od dłuższego czasu. W roku 2010 chciał startować, nawet uczestniczył w prawyborach, które odbywały się w Platformie Obywatelskiej, przegrał wówczas z Bronisławem Komorowskim. Chciał i mówił o tym, że chciałby wystartować w roku 2015, ale no wówczas też mu się to nie udało. Pewne pogłoski o tym, że ma takie ambicje, były też w roku 2019. On zawsze gdzieś orbituje wokół tych wyborów prezydenckich i być może teraz jest jego ostatnia szansa. Dlatego tak mocno walczy. Radosław Sikorski ma już 61 lat. Jeżeli nie teraz, to kiedy? Za 5 lat? Za 10 lat może być mu coraz trudniej, ponieważ no, wiek robi swoje, a Polska to nie Stany Zjednoczone. Tu jednak wiek ma znaczenie w przypadku prezydenta. Tak? My wolimy młodszego kandydata, sprawnego kandydata, przystojnego kandydata, tak jak jego szuka prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zatem Sikorski robi co może i to nie jest tak, że jego pozycja jest bardzo słaba i on nie ma na to szans. Ma. Nawet jak podaje Dziennik Rzeczpospolita, premier Donald Tusk dał mu możliwość lobbowania w partii za swoją kandydaturą i Sikorski może to robić. Ale mówiłem tutaj na kanale Analiza Polityczna, że pojawiły się takie informacje, że Sikorski chodził i namawiał ludowców do swojej kandydatury. Odwiedzał m.in. w tej sprawie wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego. I m.in. dlatego lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podczas ostatniej Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego powiedział: wystawmy jednego kandydata w ramach całej koalicji rządzącej. I Kosiniak miał tu podobno mieć na myśli, że tym jedynym kandydatem, którego może poprzeć Polskie Stronnictwo Ludowe, jest właśnie Radosław Sikorski. Miało to zostać uzgodnione właśnie na linii Sikorski, Zgorzelski, Kosiniak-Kamysz. I oto, właśnie o to, o te zabiegi, o te rozmowy Sikorskiego z PSL-em
podobno wściekły jest Donald Tusk. Wściekły na Radosława Sikorskiego, że ten wyszedł za bardzo ze swojej roli, że ten zamiast prowadzić jedynie wewnętrzny lobbying i wewnętrzną kampanię w Koalicji Obywatelskiej, tak? Ten wyszedł poza partię, wyszedł do koalicjantów. Zobaczymy, jak to się skończy dla Radosława Sikorskiego, ponieważ jeżeli na niego miałaby postawić Koalicja Obywatelska, to postawiłaby naprawdę na kartę bardziej ryzykowną niż Rafał Trzaskowski według sondaży. Chociaż ja nie uważam, że to jest karta bardziej ryzykowna, no ale jednak na kartę bardziej konserwatywną i według sondaży bardziej ryzykowną, czyli tutaj Donald Tusk i jego ludzie musieliby podobno mocniej zaryzykować. A tu Bach Sikorski jeszcze irytuje Tuska swoim wychodzeniem poza partię. Tak przynajmniej opisuje to dziennikarz Rzeczpospolitej Jacek Nizinkiewicz na łamach dziennika Rzeczpospolita, że Tusk ma do Sikorskiego właśnie pretensje z tego powodu, że ten lobbuje poza partią. Nic mi w tych wyborach, w tych kandydatach Koalicji Obywatelskiej nie pasuje. Bo zobaczcie, szanowni państwo, sondaże z jednej strony bardziej promują Rafała Trzaskowskiego niż Radosława Sikorskiego, tak? Że zdobyłby według badań więcej głosów Trzaskowski i bardziej by zdecydowanie by wygrywał z ewentualnymi kandydatami Prawa i Sprawiedliwości. Tak mają pokazywać badania. Z drugiej strony Rafał Trzaskowski w żaden sposób nie kojarzy się z kwestiami ważnymi dla tych wyborów prezydenckich, czyli z obronnością, ze spokojem, z wojskiem, tak, z budowaniem zaufania na arenie międzynarodowej. Mimo wszystko, mimo dużej krytyki, jaką mam do Radosława Sikorskiego, mam bardzo negatywnie postrzegam tego polityka, to mimo wszystko on nawet mi bardziej się kojarzy z obronnością, był zresztą ministrem obrony narodowej, z kwestiami międzynarodowymi, z Ukrainą. On mi się bardziej kojarzy Sikorski niż Rafał Trzaskowski. I też ta prezentacja tego kandydata na Śląsku w żaden sposób nie kojarzy mi się z Rafałem Trzaskowskim. No podobno żona Rafała Trzaskowskiego jest z Gliwic, to ma być takie symboliczne, ale gdzie Trzaskowski i górnicy, kopalnie, ciężki przemysł? Rafał Trzaskowski dziś się wszystkim kojarzy z tą puszką, którą postawił jako muzeum w Warszawie pod Pałacem Kultury. Same mamy jakieś takie ośmieszające Rafała Trzaskowskiego rzeczy w sieci. Można kpić do woli, robić na Trzaskowskiego całą antykampanię. No, co jest? Co jest? Nie potrafię tego zrozumieć. Poczekajmy, na kogo ostatecznie postawi Donald Tusk, ale takie informacje jak ta, że Tusk jest wściekły na Sikorskiego za to, że chodzi i lobbuje w PSL-u za swoją kandydaturą, no może zabierają mu szansę do startu w przyszłorocznych wyborach, a może to jest wypuszczone tylko do sieci, żeby patrzeć, jakie będą na to wszystko reakcje. Zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, na koniec państwu powiem. Jeżeli sam Tusk nie będzie chciał startować, to jednak wolałby Tusk mieć prezydenta, który będzie dla niego bardziej sterowalny. O ile już taka osoba może być do końca sterowalna. Przypadek Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego pokazuje, że nie do końca to tak wygląda. I w mojej ocenie Sikorski jest bardziej sterowalny niż Rafał Trzaskowski. Trzaskowski może pójść całkowicie swoją drogą i oderwać się Tuskowi. A Sikorski jednak od przejścia z PiSu do Platformy Obywatelskiej jest Tuskowi bardzo wierny. To też taki ciekawy wątek. Do zobaczenia państwu.